Jak zapewne już dobrze wiecie, trener Legii Warszawa, czyli Jacek Magiera, został zwolniony. Razem z nim z klubu odszedł Michał Żewłakow, czyli dotychczasowy dyrektor sportowy, asystent Tomasz Łuczywek oraz trener przygotowania fizycznego Sebastian Krzepota. W poprzednim sezonie stołeczny klub pod wodzą Magiery został mistrzem Polski, jak i zdołał awansować do 1/16 Ligi Europy. Potrafił strzelić 3 gole dla samego Realu Madryt, a przez kilka minut nawet z nimi prowadzić. Rozpoczęcie zmagań w tym sezonie jednak nie było najlepsze. Legioniści odpadli z Champions League po 2 meczu z FK Astana, a w 2 meczu o wejście do fazy grupowej Ligi Europy ulegli mołdawskiemu klubowi. Oprócz tego Legia w Ekstraklasie zajmuje 5. pozycję, jednak do lidera Lecha Poznań traci tylko 2 punkty. W tym sezonie legioniści okazali się gorsi od Termaliki czy Górnika Zabrze. W wyniku tego pasma niepowodzeń Jacek Magiera został zwolniony. Czy jest to dobra decyzja? Czas na pewno to zweryfikuje. Zdania są podzielone, ale czytając komentarze pod różnymi artykułami na ten temat, częściej trafiałem na opinie broniące Jacka Magierę, a krytykujące zarząd Legii. Może porównywanie Legii Warszawa do Manchesteru United nie ma sensu i nic nie wnosi, ale możemy spróbować. Sir Alex Ferguson w ciągu 27 lat spędzonych na Old Trafford 13 razy wygrał ligę, 5 razy Puchar Anglii, a 2 razy Champions League. Stery nad Manchesterem United objął w 1986 roku, a pierwszy triumf w lidze odniósł dopiero w 1993. Wcześniej United tylko 7 razy wygrało ligę. A najciekawsze jest to, że w ciągu pierwszych 3 lat swojej przygody ze Czerwonymi Diabłami 2 razy kończył sezon na 11 pozycji w tabeli i nie został zwolniony. Legia Warszawa od 2010 roku prowadziło 10 menadżerów. Wczoraj trenerem Legii został Romeo Jozak. Nie zdecydowano się tylko na zmianę trenera, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, swoją posadę straciło więcej osób. Jak oceniacie decyzję zarządu Legii? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. Nie zapomnij ocenić tego filmu. Jeśli możesz, udostępnij go swoim znajomym oraz zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię inne materiały. Do usłyszenia!